wszystkie religie są szkodliwe. Otóż niektórzy odbiorcy moich pogadanek zarzucają mi, że pomijam krytykę niektórych religii, takich jak na przykład buddyzm i judaizm. Nie jest to celowe pominięcie. To pominięcie wynika tylko i wyłącznie z tego, że skupiam się na tym, co nam najbardziej doskwiera w naszym kraju. Judaistów ani buddystów nie ma w nim zbyt wielu, więc skupiam się na chrześcijaństwie. Choć niedawno byliśmy świadkami profesorów mówiących, że z kolei chrześcijaństwo jest najbardziej wartościową religią, która pozwala na rozwój nauki. Jest to bardzo ekscentryczny wniosek. Wiemy przecież, każdy kto zna historię Kościoła, że chrześcijaństwo, tak samo jak inne religie, starało się przeciwstawiać postępowi naukowemu, który przeczy po prostu każdej religii. Tylko że akurat tym razem się to nie udało i mamy dzięki temu świat, w którym żyjemy, przynajmniej świat zachodni, bo w wielu miejscach na świecie inne religie, jak i też chrześcijaństwo, dalej trzymają ludzi w ciemności niemalże średniowiecznego zabobonu. Wszystkie religie są szkodliwe, dlatego że łączy je wszystkie jeden główny aspekt, który uważam za najbardziej szkodliwy ze wszystkich. Otóż ludzie żyją w świecie mitycznej wyobraźni, nawet nie swojej własnej, tylko wyobraźni odziedziczonej po przodkach. Ona tam się stopniowo zmienia, często po to, żeby przetrwać nadal, mimo postępu i tak dalej. Ale religie uczą myślenia na wiarę, myślenia, że żyje się w baśniowym, nieprawdziwym świecie i walki z prawdziwym światem, jeśli ten nie jest spójny z religiami. Bywały takie przypadki, kiedy na przykład biolog i bardzo wierzący chrześcijanin w pewnym momencie musiał się zdecydować na to, co wybiera, czy swoje chrześcijaństwo, czy biologię. Jako że w przeciwieństwie do niektórych biologów widział tutaj pewną sprzeczność, to postawił sobie na stole o powstawaniu gatunków Darwina i Biblię, i decydował się, którą z tych ksiąg spalić. Spalił oczywiście księgę Darwina, gdyż księgi Darwina jego ojcowie i praojcowie nie wrzucali mu do głowy niemalże łopatą przez całe dzieciństwo. Tak? Więc tutaj wygrało jakby wspomnienie z dzieciństwa i przystosowanie społeczne. Na pewno więcej ludzi w społeczeństwie jest w stanie docenić to, że ktoś jest wierzący, należy do wspólnoty wiary, niż to, że ktoś stara się odkrywać świat i rzetelnie go opisywać. I to jest właśnie bardzo złe z każdej religii, że żyje się w świecie mitów i żyje się w sposób interesowny. To znaczy te mity podtrzymuje się przy istnieniu z uwagi na obietnice, jakie one dają. W przypadku chrześcijaństwa jest to przeważnie nieśmiertelność. W przypadku judaizmu prawdopodobnie wyjątkowość. W przypadku islamu też nieśmiertelność, ale też wyjątkowość, myślę. Bycie ludem wybranym. W przypadku buddyzmu wyższość intelektualna, wyższość poznania i też swego rodzaju stan trzeci, jakim jest nirwana. Tak samo w przypadku hinduizmu moksza. Tak? Czyli tutaj podtrzymanie tych wszystkich mitów oznacza, że zyskuje się coś bardzo atrakcyjnego. Hinduizm mówi też oczywiście o kastach, że jak ktoś należy do lepszej kasty, to w jakimś sensie jego paszportem i usprawiedliwieniem jest hinduizm. Więc szaleństwem by było, żeby ktoś z wyższej kasty porzucał od tak hinduizm, skoro on niejako uzasadnia jego bycie nad człowiekiem w jakimś sensie, bo kasty są bardzo rasistowskie. Z kolei ludzie z niższych kast w hinduizmie trzymani są w strachu, że jeśli porzucą swoją niższość, bycie pod ludźmi, to tak zgrzeszą, że staną się później psami, mrówkami albo czymś jeszcze gorszym. Oczywiście też dla każdego człowieka z niższej kasty istnieją jeszcze niższe kasty, prawda? Więc zawsze jest to miłe wrażenie, że jest się lepszym od innych. Co ciekawe, w hinduizmie najniższe kasty są wykluczone z religii. To znaczy ci niedotykalni pariasowie, których sam cień padający na przedstawiciela wyższej kasty w świetle tradycyjnej religii hinduistycznej jest zbrukaniem i należy go unikać. I można nawet takiego pariasa ukarać za to, że rzucił na kogoś cień, tak, że się w ogóle do kogoś zbliżył, że pił tą samą wodę, etc., etc. Więc ci ludzie z najniższych kast uważani są za niereligijne. Oni sami się uważają za religijnych, natomiast hinduiści nie myślą o nich jak o ludziach religijnych. Swego czasu mówiłem
z hinduistą na temat tego, co sprawia w Indiach największy problem. I dla niego, skądinąd całkiem sympatycznego człowieka, odpowiedź była jasna. Największy problem w Indiach sprawiają muzułmanie. Tak? No i tutaj, że mnożą się jak króliki, tak? Że zalewają Indie sobą, to był jego największy problem, że są niekulturalni, niewykształceni i tak dalej, i tak dalej. No więc ja wspomniałem o tym, że wielu biednych ludzi w Indiach nie różni się wcale zachowaniem od wielu muzułmanów. Myślę, że bogatych też, no ale powiedzmy, już wszedłem na taką platformę dyskusji, więc już chciałem poruszyć jeden temat naraz. A on wtedy stwierdził, no tak, ale to nie są hinduiści, to są pariasowie. Tak? Więc tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację, kiedy religia tworzy wykluczonych, związanych tylko i wyłącznie z tą religią, z mentalnością tej religii, ale oni nie należą do tej religii. Oni w jakimś sensie są bezwyznaniowi z uwagi na innych. No i tutaj oczywiście przechodzimy do drugiego złego aspektu każdej religii. To znaczy ta wyjątkowość, to bycie ponad innymi. Otóż każdy człowiek wyznający swoją religię uważa, że zna więcej prawdy, że jest bardziej wybrany, że jest lepszejszy od innych ludzi, którzy są bezreligijni albo którzy wyznają inne religie. Ten wniosek jest absolutnie nieunikniony, no bo inaczej taki człowiek by się nie określał jako przynależący do danej religii, tak? A że do niej przynależy, no to uważa, że jego droga tak zwanego poznania ekstatycznego, niedawno zapoznaliśmy się z takim terminem, oczywiście jest to pewnego rodzaju anegdota, no jest lepsza od innych dróg poznania ekstatycznego. No i w tym momencie rodzi się potworne poczucie wyższości, które niestety w sprzyjających warunkach owocuje czy to przemocą fizyczną, cielesną. Mieliśmy przypadki, no nie wiem, zabijania i mamy innowierców, palenia ich na stosie i tak dalej. Czy to po prostu przemocą werbalną, tak, że się po prostu kogoś poniża słownie, dlatego że nie zna tej wspaniałej, najwspanialszej prawdy danej religii, danego wyznawcy. Nawet myślenie o kimś z pogardą jest w tym momencie takie ustawiczne, tak, że to jest niewierzący, że on nie zna prawdziwego Boga i tak dalej, i tak dalej. No czymś piętnującym, jest bardzo niesprawiedliwym osądem. Także ogólnie to, co w Indiach jest strasznie mocne, czyli społeczeństwo kastowe, to w każdej religii de facto istnieje i potrafi być równie nasilone jak w Indiach w odpowiednich sprzyjających warunkach typu dżihad, krucjata, i inne rzeczy, jakaś walka polityczna i wykorzystywanie argumentów religijnych. No innym bardzo negatywnym elementem każdej religii jest zabijanie ciekawości świata. Że naturalne jest to, że człowiek powinien być ciekawy rzeczywistości, ciekawy tego, jak ona wygląda. Nie musi być w tym celu koniecznie naukowcem. Wydaje mi się, że ta ciekawość jest wspólna dla wszystkich ludzi, zarówno bardzo wykształconych, jak i niewykształconych. I pogłębianie tej ciekawości zależy nie tyle od wykształcenia, od tego, czy ktoś jest profesorem, czy zwykłym robotnikiem, ale od jakiejś wrażliwości, tak? Czyli tutaj bym powiedział, że wchodzi też w grę inteligencja emocjonalna, tak? Że nie chodzi tylko o rzemiosło i godziny pracy spędzone nad jakimiś uczonymi pracami, które się poznaje, tylko po prostu wrażliwość, ciekawość świata. No i w tym momencie religia jest czymś takim, co mówi ludziom, że to, co najważniejsze, wy już znacie, tak? Że to, co najistotniejsze, jest wam dane. Przez Boga, oczywiście przez bogów, albo przez jakąś tam bezimienną, bezosobową siłę. No i tutaj świetnym przykładem jest buddyzm, tak? Który jest lubiany przez niektórych ateistów, bowiem no, w jakimś sensie buddyzm tradycyjny, klasyczny, stosunkowo rzadki wśród buddystów tak naprawdę, gdyż oni stają się w dużej mierze teistami, albo politeistami, ale no powiedzmy taki, jaki się zna z jakichś tam klasycznych religijnych pism buddyjskich, tych starszych, a nie z opracowań. No więc taki buddyzm rzeczywiście odrzuca wszystkich bogów jako rzeczy, które przemijają co najwyżej, jako rzeczy będące mają, złudzeniem tak samo jak wszyscy ludzie wokół i cały świat. Więc w tym momencie rzeczywiście buddyzm można nazwać spirytualistycznym ateizmem. Znaczy ateizmem, który nie odrzuca jakichś koncepcji wędrujących dusz i tak dalej, ale który no, nie pojmuje bogów w taki sposób, jak zwykle pojmują ich teizmy i politeizmy. No,
I dlatego buddyzm prawdopodobnie jest lubiany przez niektórych ateistów. Do tego wydaje się, co też nie jest prawdą, bo w oryginale jest bardzo dużo ceremonii buddyjskich i rytuałów, ale no, wydaje się niektórym przedstawicielom cywilizacji zachodniej, że buddyzm praktycznie jest czymś bardzo indywidualnym i nie oznacza żadnych rytuałów. Nie jest to oczywiście prawda. Dodajmy, że buddyzm bardzo mocno wpływa na życie kulturalne, gdyż skoro wszystko jest mają, w takim razie wszystkie aspekty kultury, tak jak część z nich w islamie, są nieistotne, są jakby narkotykami mentalnymi i człowiek zamiast skupić się na medytacji, na zrozumieniu złudzenia, jakim jest rzeczywistość, no właśnie zabawia się jakimś teatrem, jakąś muzyką, no to jest w oryginalnym buddyzmie nie do przyjęcia. Także jeśli buddyzm się charakteryzuje pewnym ascetyzmem rytuałów, to tylko dlatego, ale one są i buddyści potrafią być bardzo rozmodleni, mimo tego, że ich religia jest w jakimś sensie, bywa obecnie ateistyczna. No i właśnie, buddyzm bardzo potęguje błąd, jakim jest przekonanie, że niczego nie warto poznawać. Tak, że wszystko, co jest warte poznania, jest zawarte w medytującym. Tak? Medytujący skupia się na tym, żeby odrzucić złudzenie wszystkiego. Życie, wraz ze wszystkimi bodźcami, impulsami i tak dalej, jakie przynosi, jest tylko cierpieniem. I przed tym cierpieniem należy się chronić, należy uciekać. Czyli im bardziej jest się obojętnym wobec przejawów życia, tym bardziej jest się wyzwolonym. No i to jest bardzo negatywne w tej postawie i jest to ogromne jakby niszczenie ciekawości rzeczywistością. Oczywiście ktoś się przeciwstawi, powie, że tam na przykład w Tybecie czy gdzieś buddyści skupiają się na dyskusjach filozoficznych i że właśnie są ciekawi i tak dalej, no ale oni są ciekawi tylko swojego własnego wewnętrznego kodu, własnego wewnętrznego języka. Tak samo jak chrześcijańscy teologowie. Tak? Natomiast nie skupiają się na tym, co jest na zewnątrz ich świata, ich baśni, ich mitu. Przekonanie, że człowiek wie sam z siebie wszystko, jest oczywiście kompletnie błędne, bo żaden człowiek sam z siebie na przykład nie wie, że są galaktyki, tak? To trzeba było odkryć drogą naukową. Człowiek sam z siebie może wiedzieć, że jabłka rosną na drzewach, ale sam z siebie nie będzie wiedział, że jabłka składają się z komórek i jak dokładnie rozmnażają się rośliny, tak? To nie jest wcale takie fajne i łatwe do poznania bez żadnych narzędzi, bez żadnych elementów gromadzonej wiedzy poprzez poszczególne odkrycia, obserwacje, hipotezy, teorie, modele, które się sprawdzają, które się nie sprawdzają. Tak, to wszystko buddyzm odrzuca w bardzo jakby arogancki sposób, sugerując, że to jest niepotrzebne, tak? że to jest tylko maja, to jest tylko złudzenie i to, co najważniejsze, to jest to, żeby wyjść z maja, z maji, z istnienia do nirwany. Pozostając przy religiach mniejszych, no to muszę wspomnieć też o judaizmie. Otóż no, niekiedy zarzuca się mi, że rzadko kiedy podczas krytyki religii wspominam judaizm. No nie jest to do końca prawda, bo owszem, krytykuję go, ale faktem jest, że nie tak często jak islam czy chrześcijaństwo. Związane jest to z jedną prostą rzeczą. Otóż judaizm nie jest religią misyjną. A to już jest duży plus dla osób, które no, nie wierzą w daną religię. Tak? Że wyznawcy danej religii są po prostu zadowoleni z tego, że sami do niej przynależą. Zresztą to samo dotyczy wielu hinduistów i buddystów też. I zoroastrian również. No jest to w jakimś sensie bardziej w cudzysłowie logiczne, spójne podejście, bo skoro religia jest czymś takim super, wow, wspaniałym, no to w tym momencie niejako zaszczytem jest być religijnym w dany sposób, a nie, że tak powiem, należy z tą religią wychodzić wszędzie na ulicę, że tak powiem, używając przemocy lub też nie używając przemocy, chociaż zawsze jakaś przemoc no, werbalna, zabieranie ludziom wolnego czasu istnieje wśród misjonarstwa tego czy innego. No i próby nawracania ich. No więc judaizm tego nie robi, buddyzm tego nie robi, hinduizm tego nie robi i wiele innych religii wschodu tego nie robi. To jest plus, plus, który jest dostrzegany dla ludzi z zewnątrz, aczkolwiek no, nie jest dostrzegany dla ludzi wewnątrz tych religii. Te religie często potrafią być bardzo mocno
dogmatyczne i ortodoksyjne, jeśli chodzi o prywatne życie wiernych, o ich życie rodzinne, o śluby, o zasady, że tam ktoś musi się żenić z taką kastą, co sprawia, że mało który ślub młodych ludzi jest brany z miłości. Często to są po prostu śluby aranżowane przez rodziny, dbające przede wszystkim o to, żeby wszystko zgadzało się od strony astrologiczno, kultowo-kastowej, i dotyczy to też buddyzmu. No i myślę, że dotyczy to też po części judaizmu, gdzie jednak no nie ma tak dużo judaistów i dzielą się oni na poszczególne grupy, tak? Judaizm ma mnóstwo odłamów. Zatem ludzie bardzo tradycjonalnie wierzący w różne odłamy judaizmu, no też tak samo jak hinduiści czy buddyści dbają o to, żeby ich młodzi żenili się w określonym jakby zawężonym obszarze możliwych kandydatów i kandydatek. No, jest to oczywiście złe. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy młodym mężczyzną albo młodą dziewczyną i chcemy właśnie założyć rodzinę, zakochaliśmy się w kimś, ale on jest z niewłaściwej kasty albo niewłaściwego wyznania. No i wtedy oczywiście całe życie jednak staje się, może stać się czymś bardzo przykrym, tak, że nie mamy szans zadecydować o czymś no, dosyć istotnym, jakim jest ta druga najbliższa osoba, z którą będziemy tworzyć rodzinę. Także często te religie, które nie są agresywne w sensie misyjnym, prozelickim, są agresywne zewnętrznie, właśnie w ten sposób, jako pewnego rodzaju ekskluzywne kluby, które trzymają bardzo mocno w garści swoich członków. No, moje jakby mniejsze potępianie judaizmu wiąże się też z tym, że ostatnio coraz częściej zdarza mi się bronić Izraela przed propagandą płynącą zewsząd, sugerującą, że największym źródłem wszelkich nieszczęść, jakie się przydarzają w XXI wieku, jest właśnie Izrael. Oczywiście to nie jest prawda, jest to odgrzewanie moim zdaniem nowoczesnej formy antysemityzmu, ubarwionej jakby właśnie krytyką Izraela. A antysemityzm, no, moim zdaniem, w dużej mierze jest jednak związany z chrześcijaństwem. Z tym, że Żydzi zostali uznani za zabójców Boga. W mniejszym stopniu antysemityzm jest związany z islamem, chociaż obecnie mamy bardzo silny, może najsilniejszy antysemityzm w państwach islamskich, ale no to jest aż tak silny antysemityzm, który bije nawet chrześcijański antysemityzm, jest czymś nowym. No i tutaj widzimy jakby współpracę tych dwóch antysemityzmów pod płaszczykiem właśnie złego Izraela, który robi dużo gorsze rzeczy niż, nie wiem, niż się dzieją w Iranie, w Pakistanie, jeśli chodzi o łamanie praw człowieka, w Korei Północnej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest prawda, dlatego bronię Izraela przed aż tak niesprawiedliwym i modnym, co gorsza, jakby ocenianiem całej sytuacji. No ale oczywiście nie znaczy to, że podziwiam judaizm. Nie, nie, wręcz przeciwnie. No, uważam, że judaizm może być dużo przykrzejszy w swojej ortodoksyjnej formie dla ludzi, którzy są nim związani, niż wiele innych religii czasami. Także to absolutnie nie jest nic miłego. No i druga rzecz. To, że religie są źródłem bardzo złych rzeczy często, że są źródłem zamknięcia się umysłów, są źródłem jakby piętnowania dzieci niemyśleniem albo myśleniem w jedyny możliwy, konkretny sposób, jaki narzuca dana religia, to oczywiście nie oznacza, że cieszę się, kiedy jakaś większość religijna prześladuje mniejszość religijną. Tak? Jeśli na przykład muzułmanie w Egipcie prześladują koptów i ich zabijają, no to mi jest tych chrześcijan koptyjskich strasznie żal, prawda? I staram się ich bronić, bo tak nie powinno być. Wielu ludzi na świecie jest religijnych, większość niestety, więc to sytuację, w której większa religia w danym obszarze zabija tą mniejszą, tylko z uwagi na to, że ktoś jest zarażony wirusem takiej wiary, a nie innej wiary, no jest nie do przyjęcia. No i na tej samej zasadzie też bronię również judaistów przed tym, no co obecnie zarzuca im świat islamu, gdzie jakby judaista stał się synonimem zła, prawda? I ludzie, którzy nigdy nie widzieli na oczy żadnego Żyda, żadnego judaisty, połają chęcią zabicia go. No to nie jest normalne i oczywiście przeciwko temu należy protestować. Tak samo jak należy protestować przeciwko głosom z Izraela, które głoszą nienawiść do wszystkich muzułmanów, czy do wszystkich Arabów, czy do wszystkich Irańczyków. To jest inna rzecz, bo to jest rasizm, nie rasizm religijny.
Przeciwko temu też trzeba protestować, chociaż uważam, że takich głosów jest jednak mniej i jednak nie są one przyjęte przez prawodawstwo tego państwa, co jest jakby odwrotną sytuacją do polityków egipskich, pakistańskich, irańskich, którzy potrafią otwartym tekstem no, rozjątrzać nienawiść przeciwko każdemu Żydowi, tak? Każdemu judaiście. No więc to jest sytuacja, której nie można zaakceptować i ateista racjonalny, który powinien w związku z tym być również humanistą, nie powinien na taką sytuację przyzwalać, że tak powiem. Powinien przeciwko niej protestować, ale z pewnością się z niej nie cieszyć. Często słyszę takie argumenty, że należy wspierać chrześcijaństwo w Europie, żeby Europy nie zalał islam, tak? Czyli wykorzystujmy jedną religię przeciwko drugiej. To oczywiście też jest głupi argument, bez sensu, zwłaszcza, że po pierwsze jest niehumanistyczny, niehumanitarny, a po drugie zazwyczaj bywało tak, że jak już dana religia zbrojnie stawała do walki z inną religią, to najpierw czyściła swoje własne kąty. Czyli zanim by, że tak powiem, tak na ostro chrześcijanie ruszyli przeciwko muzułmanom, albo odwrotnie, to na pewno usunęliby ze swoich kątów wszystkich ateistów, także i agnostyków, i niereligijnych. Także tutaj naprawdę jest to bardzo, bardzo głupie myślenie i w ogóle nie należy myśleć o ludziach w takich kategoriach. Im mniej etykietek się daje na człowieku, tym jest lepiej. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Również silny nacjonalizm jest bardzo negatywny, też potrafi być swego rodzaju religią. Dlatego nic dziwnego, że religie często na nim żerują i go wykorzystują. Wchodzą w sojusz jakby z takimi uczuciami typu jestem Polakiem, jestem Cejlończykiem, czyli Ślankijczykiem, co znaczy, że prawdziwy Polak to jest katolik, prawdziwy Lankijczyk to jest buddysta. Nie? No takie rzeczy są znane, albo prawdziwy Hindus to jest hinduista. Tak? To jest nie do przyjęcia, ale rozumiem, dlaczego te dwie rzeczy siebie mocno wspierają. Dlatego no, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to, co najgorsze jest w religiach i to, co je wszystkie jednoczy, no to jest właśnie te kilka rzeczy, które wspomniałem. Zabijanie ciekawości świata, przekonanie, że jest się lepszym od innych, czyli oddzielanie od innych ludzi. Jeszcze jedna przyczyna, która po prostu dzieli ludzi między sobą, zupełnie niepotrzebna. No i trzecia rzecz, no to jest po prostu życie w baśniowym, wyśnionym świecie i niechęć do świata rzeczywistego. W każdym człowieku religijnym bardzo łatwo można wzbudzić agresję poprzez zaprzeczenie jego wierze. Dlatego no, wielu ludzi, jeśli nie chce otwarcie przeciwstawiać się religii, nie mówią religijnym ludziom, tylko religii, po prostu religii. Ludzie są w porządku, religia jest zła, to jest wirus. Dlatego wielu ludzi właśnie, którzy stwierdzają, że tych ludzi religijnych jest tak dużo i religie są tak silne, stara się robić dobrą minę do złej gry. Udawać, że wszystko jest ok, co najwyżej sprawiać, żeby każda religia czuła się dobrze, co zamienia życie ludzi w piekło, tak? No bo religie jak mogą, to no, coraz bardziej ingerują w życie ludzkie i coraz mniej ma to związku z prawdziwymi potrzebami, pragnieniami człowieka i z tym, co jest, że tak powiem, dobre w sensie współżycia ze sobą. No i to ustępstwo oczywiście no, prowadzą do coraz gorszych rzeczy. Dlatego moim zdaniem właśnie z szacunku do każdego człowieka nie należy ustępować i moderatorem życia społecznego powinien być światopogląd oparty na prawdziwym obrazie rzeczywistości, która składa się tylko i wyłącznie z materii i energii oraz czasu i przestrzeni, a nie z żadnych duchów, bogów itd. itd. I w oparciu o to można powiedzieć, no, kiedy człowiek jest zdrowy, kiedy jest chory. Można badać ludzką psychikę, wiedzieć, co człowiekowi sprawia przyjemność, a co mu nie sprawia. Tak z grubsza oczywiście, no bo różnimy się, każdy człowiek jest inny, tak? Ale no, pewne rzeczy są bardziej uniwersalne, na przykład taniec. No, wielu ludzi lubi tańczyć, lubi nagle zakosztować ruchu, tak? Lubi się spotykać z innymi, więc o takie rzeczy należy dbać. Natomiast wszystkie rzeczy, które stoją przeciwko rzeczom, które są no, dla człowieka zdrowe, są naturalne, czyli na przykład zawijanie kobiet całych w jakieś wory, trzymanie ich całe życie w domu, albo obcinanie im części erotogennych itd., itd. To wszystko powinno być piętnowane, bez żadnego szacunku dla religii, która narzuca takie zachowania, takie rytuały. To samo dotyczy oczywiście zwierząt, czyli ubój rytualny też powinien być zakazany, chociaż dwie religie bardzo tego potrzebują.